Kiedy mogę wrócić do sportu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego? Ostatnia kontuzja Jakuba Modery wywołała dyskusję na ten temat jaki jest optymalny czas powrotu do pełnej aktywności? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba rozumieć, co dzieje się po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Technik jest wiele, ale wszystkie zawierają pewne wspólne cechy. Mamy jakiś materiał, z którego będzie zrobione więzadło, to zazwyczaj są albo własne ścięgna, albo pasmo centralne więzadła rzepki, czasami wzmacniane różnymi sztucznymi elementami lub przeszczepy oddawców. Następnie wiercimy kanały w kości udowej, w kości piszczelowej kładamy przeszczep do środka. I teraz zaczyna się najważniejszy proces, to jest proces, który nazywa się procesem ligamentyzacji. Jednym słowem, ten przeszczep musi się przebudować i wrosnąć. I to jest to, co zajmuje bardzo dużo czasu. Ostatnio opublikowaliśmy z zespołem badania, które oceniały Szybkość przebudowy więzadła krzyżowego przedniego po rekonstrukcji przez dwa lata u kilkudziesięciu pacjentów. Po dwóch latach żaden z naszych pacjentów nie miał jeszcze pełnej, dokonanej przebudowy. Jakie są opinie na świecie? ACL Study Group czyli grupa. Czołowych chirurgów na świecie zajmujących się rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego, grupa, do której nawet nie można się zapisać, gdzie ludzie są zapraszani, a następnie jest głosowanie, czy ktoś może należeć do tej grupy, wydała w wakacje 2021 roku pewien konsensus. I każdy z tych chirurgów wypowiadał się, kiedy pozwala swoim zawodnikom, swoim pacjentom wrócić do pełnej aktywności. 44% z nich powiedziało, że nie wcześniej niż po 6-8 miesiącach. Kolejne 41%, że po 9-12 miesiącach. To zawsze jest długi okres. Z czego to wynika? Po pierwsze, przeszczep musi się wgoić. Po drugie, nie chcemy, żeby taki pacjent, zawodnik wrócił niewyrehabilitowany, bo wtedy wraca z bardzo podwyższonymi czynnikami ryzyka kolejnego urazu. A czy dużo jest takich urazów? Według niektórych danych nawet 17% osób po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego doznaje kolejnego urazu, zazwyczaj w ciągu pierwszego roku od rekonstrukcji. Być może ludzie wracają za wcześnie. Jak można to sprawdzić? Można zrobić badania biomechaniczne i w sposób obiektywny w liczbach zobaczyć, czy ktoś jest gotowy do powrotu do sportu, czy nie. Warto zrobić kontrolny rezonans magnetyczny i zobaczyć, czy więzadło jest już przebudowane. Są badania, które pokazują, że to, jak więzadło wygląda w rezonansie magnetycznym, koreluje z tym, jak jest wytrzymałe mechanicznie. Tak więc, czy da się na to pytanie odpowiedzieć bardzo prosto, że po dwóch, trzech, czterech, pięciu miesiącach? Myślę, że nie. Myślę, że to jest bardzo indywidualne, zależne od pacjenta, od rodzaju rekonstrukcji, od tego, kiedy osiągnie w rehabilitacji wszystkie swoje cele oraz do czego go przygotowujemy. I tutaj piłka nożna jest na topie sportów, przy których dochodzi do powtórnych uszkodzeń.